A, gość do Kasi. Ramos! A, Kasia, cześć! Musio, idźcie, ja mam gościa. Nie, ja nie mogę zostawić jej samej. Ha, nie bój żaby! Ja tutaj jestem. Jakieś pyszności. Smacznego. Proszę się częstować. Roztopiłam cukierki Tofi. Wow. Znakomite. Pycha. Znakomite. Placki Tofi na gorąco własnej roboty. Znakomite. Brzydko, Dziuniu. To dla gości. Nie, czy Dziunia poczęstyło się z kaszubami. Co? Niech się Dziunia poczęstuje, goście się zakrajstrowali. Może jeszcze placka? Nie, dziękuję. Może przyjdzie limoniadę? Co? Lemoniady! To ja zrobię lemoniady. Dlaczego się pani dziwi? Już po dobranocce. Pan doktor to ma zawsze odpowiedź. O, refleks szachisty. To co, może zagramy? Raczej później. Czy zastałem Krystynę? Pani kierowniczka ściela łóżko. A my mamy czas przynajmniej pogadać. O. On tu jest. On tu jest. On tu jest. Co się stało? Pluszowy. Pani Krysiu, o kim pani mówi? No, mój mąż, cieplak. Pani Krysiu. No, jeszcze jedna. Nie. Ale to już ostatnia. No już. Za mnie. I zobaczysz, jeszcze trochę czasu, będziesz zdrowa. O. Jestem zdrowa. No, jesteś. Jesteś, Krysiu, jesteś. Ja nie zwariowałam. On tu jest. Widzisz, leży. Jest. Ja go sobie nie wymyśliłam. Krysiu, to jest zwykła maskotka, pluszowy misiek. Tak, pluszowy. On tak zawsze mówił. Pan pluszowy. Miał go zawsze w samochodzie. Na lusterku. Tak kołysał się jak teraz. Zobacz, Krysiu. Nie przeszkadza ci prowadzić? Patrz na drogę, Krysiu. A nie mówiłem, jesteś do niczego, Krysiu! Krysiu, tego tutaj nie ma. Już zniknęło. Nie ma. On jest. On wrócił, Zenek. Co? Nie. Nie ma go! Zobacz! Zobacz! Nie ma go! I co teraz? Boisz się? Nie bój nic. To nie twoja wina, Kasia głupia. No nie płacz już, no uspokój się, mały. Ja cię nie wyrzucę. Ja cię nie zostawię. Ja to wiem, jak to jest, jak człowieka zostawiają. Jak go wyrzucają, wiem. Wiesz? To pan! Kto?
No pan jasnowidzący, wróż. Pan mnie kiedyś z ręki czytał. Ty Romuś jesteś. Cynianeczki. I Norberta. I Norberta? No przecież pan wie wszystko, pan wie więcej. O czym? No tatusiu, przecież to pan mi powiedział, że tatuś nie zginął, tylko odszedł ode mnie i od mamusi. Że uciekł, że poszedł sobie w świat. Ja go nawet chciałem szukać. Ale mamusia... Nie pozwoliła ci. No, ona mówi, że nie warto go szukać, że on nic nie wart. Też tak myślisz? Nie wiem. A pan? Pan mi wszystko powie. O czym? No pan wie wszystko. Czy go warto szukać? Taty. Tylko tyle? To mało? Powiedziałem ci, że twój ojciec żyje. No ale jaki on jest? Czy jego warto szukać? Szukaj. Warto? Szukaj ojca. A jak znajdziesz, szukaj dalej. Może znajdziesz w nim odpowiedź. Warto albo też nie warto. Tylko ty ją możesz znaleźć. Romuś! Mamusia! Co tu robisz? Zostaw go! To jest pan jasnowidzący. On mi mówił o tatusiu. Jak go znaleźć? O tatusiu? Znalazłeś? Mam go szukać. Szukać? Gdzie? Idź już, synku, proszę. Idź do domu. A ty? Ja zostanę. To ja z tobą. Nie. Ja też bym chciała znać swoją przyszłość. Dobrze? Rozumiem. Przyszłość to jest sprawa dyskretna. Do widzenia panu. Co chcesz wiedzieć? Tatuś wróci, tak? Jeśli synek go odnajdzie. Zostaw go. Proszę. Sam niech szuka. Ja niczego mu nie powiem. Jeśli znajdzie ojca we mnie. Jesteś draniem. Drań czy ojciec? To są słowa, nazwy. Bywaj, Janko. Ja wiem, że mi nie wierzycie. Ja też wam nie wierzę. Krystyna! Poczekaj, Zdenek. Kasia. Kasia. Chciałem wytłumaczyć. Co? Znowu to samo? Że coś mi się przewidziało, że na tamtym zdjęciu to był pan, a nie mój mąż, że ja zwariowałam. Nie. Ja nie zwariowałam. To pan kłamał i to w żywe oczy. Tak. Tylko ja wciąż nie wiem dlaczego. Tak. Kłamałem. Dla pieniędzy. To znaczy, że pan go widział? Pan widział mojego byłego męża? Tak. Jak panią widzę. I ja nie zwariowałam. A nie ja. On naprawdę tu przyjechał swoim autem. W takim razie chodźmy. Zaraz. Dokąd? No do mnie, do mojego męża, do brata. Oni myślą, że ja zwariowałam. Powoli. A ja nie zwariowałam. On tu jest, on wrócił, on żyje i pan im o tym opowie. Chodźmy. Nie. Dlaczego? Ja mam zdradzić człowieka, który mi płaci? No to przecież... Ja nie rozumiem. No przecież pan sam... Mało płaci. W takim
takim razie ja dam więcej, chodź. Nie, nie mogę. Mam swój honor. A na ile go pan ceni? Dziesięć tysięcy. Ile? Za to ja go pani dam na tacy. Pani męża, pani ex. Nie, że pani coś opowie. Ja dam towar, za to cenię 10 patyków. Ale ja... Albo cały mąż na tacy, albo nic. Pan Cieplak? Tak, słucham. Rozmawiałem już z małżonką. Rybka już połknęła, chacie. Tak. Tak. Będziemy w kontakcie, panie Cieplak. Jakie pieniądze? No, za tego zmartwychwstałego męża. Ja go wystawiam, pani płaci. Ale nie za gadanie. Zmarły mąż na tacy, to pańskie słowa, prawda? Inni też go muszą zobaczyć. Muszą wiedzieć, że ja nie zwariowałam. No ja też muszę z czegoś żyć. Ja mam koszty. Jakie? No jak? Jak? Na początek 1000. Na początek 1000? No, zaliczka. Pani wliczy to do sumy. Nie chcę grosza więcej, jestem człowiek honorowy. Umowa to umowa. Umowa jest jasna. Coś za coś. Ja nie mogę ryzykować wszystkich moich pieniędzy. Ja nie mogę sprzedać mieszkania za kota w worku. Ja nawet nie wiem, czy pan w ogóle widział mojego męża. Miałem jego zdjęcie? Ale to nie jest jeszcze dowód. A co? Chce pani palec? Bez obrączki pozna pani? No to niech pan coś wymyśli. Wtedy znajdzie pani pieniądze? Wtedy znajdę. Czy wierzy pani na słowo? Nie, nie uwierzę. Jego słowo. Halo? Pan Cieplak? To ja. Szefie, ktoś chce z panem porozmawiać? No, małżonka. No proszę mówić. To kosztuje. Halo? Tęskniłaś za mną? Ja za tobą bardzo. Krysiu? Nie. Krysiu? No i po co? Teraz to kosztuje dużo więcej. Jeszcze i komórka. Panie Krysiu...